Właśnie cieszę się, że pierwsza prelekcja dotyczyła Berena i Lukiem, bo mieliśmy... Działa to, czy nie? Chyba nie. A teraz działa. Bo mieliśmy o ideale rycerskim, który oczywiście wzięty jest cała historia Berena i Lukiem. Słusznie to zostało powiedziane, osadzona w chanson digest. Znaczy zazwyczaj właśnie mówimy, że Tolkien tego nie lubi, to nieprawda. To są takie opowieści stworzone przez Carpentera, który mówił, nie lubił Szekspira. Lubił, nie? To, że krytykował różne rzeczy, to nie znaczy, że nie lubił. Nie? No to, nie? To samo tutaj wbrew pozorom, że nie lubił Francji, no to dlaczego tak często do niej jeździł, jeśli nie lubił, nie? Więc można by powiedzieć. To samo z samą chanson digest, że tam nie lubił przetworzenia tych mitów germańskich przez chanson digest. Pewnie wolałby inaczej, ale to nie jest tak, że odrzucał nie tak dawno, zresztą bombardnik światem podczas rozmowy dotyczącej, nie wiem, śmierci Boromira. Wyszło, że no właśnie śmierć Boromira jest jak śmierć Rolanda, jest to właściwie powtórzenie pewnego wzorca. Ten i ten, on używał tych schematów, nie? Jednym z tych schematów średniowieczny, którego używał, jest kwestia władcy idealnego. Tym wzorem władcy idealnego dla średniowiecza i uznanym już za życia za ten wzór był Ludwik Święty. Ludwik IX Święty, który był, nawet papieże nie ważyli mu się, nie wiem, przeciwstawiać, gdyż jego autorytet jako władcy, właśnie władcy idealnego, władcy, takiego idealnego władcy chrześcijańskiego był taki, że no, tu nie podważamy, nie? To ludzie nie da. I pozostaje nam pytanie właśnie czy. I teraz Inrod, prawda? Czy? Albo czy? Władca, prawda? Władca ideal. Skąd to pytanie? Nie, można by się zastanowić, no bo przecież można by zadać pytanie. Tu mamy dwa teksty, prawda? Pierwszy to jest koniec, że tak powiem, pojedynku Finroda z Sauronem, tłumaczenie obecnej tutaj Katarzyny Staniewskiej. Na wszelki wypadek zniknęła, więc... prawda? I czy tak ginie władca idealny, prawda? Czy mamy, że płomienie, płoną płomienie, burza się przetacza, ryk się rozlega, dym się kłębi, pieni, oto pelagut upada na ziemię. Czy tak kończy władca idealny? I później mamy jego ostatnie słowa, prawda, kiedy mówi na odpoczynek, czas mi odejść teraz, piękny mamanie. Za brzegiem dalekim ziem Eldamaru, aby już na wieki w pamięci mieszkać. Tak król umarł oto, jak karty orków wciąż nucą w tęsknotę. No i właśnie pytanie, czy tak kończy władca ideal? To jest, można powiedzieć, że no właśnie, co to jest władca idealny, nie? Czy to jest władca skuteczny, czy chodzi o coś innego. Jeżeli władca skuteczny, to Winrod oczywiście takim władcą nie jest, ale tak naprawdę nie o to chodzi. Pójdźmy dalej, jak wiemy, dla niekoniecznie zorientowanych. Więc rodzice Winroda, to może byśmy mieli trochę danych techniczny, rodzeństwo Finroda, to prawda, też lepiej wiedzieć, bo ten, przy czym warto dodać, że tą ostatnią Tolkien dodał dopiero we Władcy Pierścieni. Wtedy mu się urodziła Galadriela i potem ją wtórnie wpisał do Silmarillionu. Był jeszcze Orodreth, ale tego relegowano do roli bratanka.
kochana, a ma nie. No i tutaj z tym romansem rycerskim jest kiepsko, no bo chyba aż tak bardzo go nie kochało, bo została ona. Puściła mi tamte. Ja jeszcze kilka faktów trzeba podać. Był równolatkiem Turgona, z którym był blisko zaprzyjaźniony. Sprzeciwiał się panu Rowi pomysłom na opuszczenie Amanu. A to pytanie, to dlaczego jednak wyruszył? To jest pierwszy element. Według Silmarillionu, gdyż nie chciał być rozdzielony z przyjaciółmi i bliskimi, którzy zdecydowali się dołączyć. Tu mamy przede wszystkim Turgona i Galadriel. Nie chciał też pozostawiać swych pobratymców na pastwę prawa. Czyli mamy pierwszą cechę, lojalność. Władca idealny musi być lojalny. Bo lojalność rodzi lojalność. Cały władca idealny musi być wierny przysiędze. No, to jest element lojalności. I tutaj mamy pierwsze zdanie. Właściwie powinienem, przepraszam, cofnąć. W bitwie tej, tutaj będzie fragment z Silmarillionu, w bitwie tej król Finland Tvefelagon spieszący z południa został z garstką towarzyszy odcięty od swoich wojsk i otoczony na moczarach serych pomiędzy Mitrimem a Dortonionem. Tam zginąłby tam albo wpadł do niewoli, gdyby nie przybył z pomocą Barahir, syn Beregora. Ze swymi najmężniejszymi wojownikami otoczyli oni króla murem włóczni i z ciężkimi stratami wywalczyli sobie drogę ucieczki z pola bitwy. I dalej mamy w ten sposób ocalał Felagund i wrócił na południe do Nargothrondu, do swej głęboko wydrążonej fortecy, przygotowanej na wypadek, gdyby nadszedł dzień. Zły dzień. Wcześniej jednak poprzysiągł Barahirowi oraz jego rodowi i potomkom przyjaźń i pomoc w każdej potrzebie, a na znak swego ślubu dał Barahirowi swój pierść. Ten wątek pojawił się w pierwszej prelekcji, to znaczy Finrod chce i musi dotrzymać przysięgi. Znaczy ważne jest zarówno chce, jak i musi. Musi, bo to jest cecha władcy, który bierze odpowiedzialność za swoje słowo. Który wie, że słowo jest ważne. Nie? To w takim staropolskim powiedzeniu było, że słowo się rzekło, kobyłka u płotu. A nie brzmi bardzo elegancko, ale to jest ten sens. Znaczy słowo, co wyróżnia, jakby pamiętajmy tą zaszłością, czy takim resztkowym elementem rycerskim jest to, co etos dżentelmena, a co wyróżnia dżentelmena, to, że słowo dane musi być dotrzymane. Że słowo nie jest tak serzucone i można z nim zrobić, co się chce. Słowa należy dotrzymywać, tym bardziej przysięgi. I tutaj mamy tą scenę, wtedy Felagund koronę srebrzystą z głowy swej zerwał i na ziemię cisnął hełm Nargothrondu. Wyłamać możecie swoje przysięgi, ale ja swych przecie muszę dotrzymać. Muszę dotrzymać. Zostawiam królestwo, jeśli są serca tu, co się nie trzęsą, jak liście i co bierne pozostały, to może znajdę choćby małe grono małe, co pójdzie za mną, by mnie jak ubogi żebrak w pogardzie odpędzał od progu, porzucał lud mój, miasto utajone i me królestwo i moją. To jest muszę, bo takie jest, znaczy złożyłem przysięgę i nie mogę jej odwołać. Tak? Nie przychodzi, ale z drugiej strony chcę, bo to jest pewien element natury postaci, którą tworzy tutaj Toki. To tworzy z premedytacją i konstruuje jako, no właśnie, czy tylko władcy idealnego, to może na końcu, ale no właśnie, w tym wypadku władcy idealnego. Ogólnie wydaje się, że łączą go z ludźmi specjalne więzy. Jest taka scena w Silmarillionie, pierwszego, pamiętajmy, jest pierwszym z Noldoru, który spotyka ludzi. Mamy tą scenę i tak się stało, że kiedy upłynęło 310 lat od przybycia Noldoru do Beleriandu za dni długiego pokoju, Finrod Felagund wybrał się pewnego razu na wschód od Sirionu.
Dalej, jadąc drogą krasnoludu, przeprawił się przez Gerion, brodem Sarum i skręciwszy na południe po przekroczeniu górnego biegu Askaru, dotarł do północnej części Asyriandu. Mamy scenę. Stojąc tak w milczeniu, pod osłoną nocy z ciemności drzew, spojrzał z góry na ognisko i zobaczył obcy. Tutaj mamy opis spotkania, pieśni później. O tym, że wiąże go specjalnie, związek z ludźmi, jego stosunek do ludzi jest inny, świadczy rozmowa z tą panią, czyli rozmowa za. I w tej rozmowie pojawia się pewien kontekst, bo jak patrzy właśnie na ludzi, no można zastanowić się, czy to, co wzbudza w jego uczucia, to jest litość, czy może coś więcej. I Finrod mówi do Anred te słowa w czasie tej rozmowy. Najważniejsze słowa tak naprawdę są w tym dialogu. Nie? Bo w takiej rzeczywistości, której opisujemy świat Tolkiena, widzimy taką prostą hierarchię, Valarowie, Majarowie, Elfowie, ludzie. Tak. Finrod w tym fragmencie odwraca tą kolejność. I nie tylko odwraca, że stawia ludzi ponad elfami, on de facto, jak uważnie przeczytamy, stawia ludzi nawet ponad Valarami. I to jest pytanie o to, czy każdy z Eldarów by tak zrobił. No. Czy któryś inny Eldar powiedziałby takie słowa? Na to pytanie, odpowiedź, jak się wydaje, jest negatywna i ona pada w tym samym dialogu, może nie wprost. Ale Finrod nie zaprzecza słowom Andred, która tutaj padają. Niekiedy Andred mówi, że wy wszyscy elfowie uważacie, że szybka śmierć należy do naszej natury. Nie wiem, żeby nie wszystko czytać. Być może jesteśmy wedle waszej wiedzy dziećmi Eru, ale my wydajemy się dziećmi także wam, może nieco kochanymi, lecz jednocześnie stworzeniami niższej wartości, na które możecie spoglądać z wyżyn waszej potęgi i wiedzy. Inna, prawda? Ja nigdy temu nie zaprzeczam, milczy. A ona się mówi, że właściwie potwierdza nawet do jakiegoś stopnia, że tak, ale sam potem, bo ten wcześniejszy fragment jest wyrażony potem, wyraża no coś przeciwnego. Dlaczego? No bo jego kolejną cechą, co motywuje Finroda, to pokora. Bo władca prawdziwy, idealny jest nie tylko wierny przysiędze, nie tylko lojalny, ale jest pokorny. Nie jakby wyższa się, tylko jest pierwszym sługą. Jego funkcja nie jest po to, by rządzić, ale po to, by służyć. A zresztą, o czym zapominają współcześni ministrowie, jest źródło słowa minister. Ten, który służy. Więc to tak na marginesie. Czy to wszystko? Kolejna rzecz, która się pojawia, to jest zbudowanie, wzniesienie Nargothrondu. Tutaj mamy, że podczas wizyty, kiedy był u Thingola i Meliany, zachwycił się ich siedzibą, czyli Menegrotem, i stwierdził, że no właśnie zbudowałby coś takiego. Mamy tu opis, jak powstaje ta siedziba i to jest wyraz przezorności, gdyż władca powinien być lojalny, powinien być pokorny i powinien być przezorny. Dlaczego? No bo nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć. No, trzeba być przygotowanym na wszystkie ewentualności, a przynajmniej te, które są wyobrażone. On doskonale wie, wiedząc, jak pamiętamy, on poszedł z Baldorami nie dlatego, że zgadzał się z Peanorem, tak jak zgadzała się poniekąd Galadriel, on poszedł wbrew sobie i
dobrze wiedząc, że ta konfrontacja jest skazana na klęskę. Ale będąc skazana na klęskę, znaczy wiedział, że jest skazana na klęskę, to nie znaczy, że nie należy się przygotować na tą klęskę. Więc jest przezornym władcą. Tym sposobem, w tym sensie zatoczyliśmy koło. I dochodzimy do tego ostatecznego momentu, więc mamy tą pieśń mocy, pojedynek na pieśni między Finrodem, Felagundem i Sauronem, pojedynek, który Finrod przegrywa, ale można zapytać, czy wierzył, że wygrał. Nie, nie wierzył. Więc za nim kierowało odwaga. Gdyż władca musi być odważny. Czy w takim razie Finrod był władcą ideałów? Jeżeli przykładamy do tego współczesną miarę, która ideał mierzy skutecznością, to oczywiście nie. Panowanie Finroda kończy się osobistą klęską, a w efekcie w dłuższej perspektywie na skutek działania pewnej rodziny, która jak czołg przeszła przez cały Śródziemie, czyli rodziny Hurina, upada także królestwo Nargothrondu. Ale z drugiej strony wypełnia warunki władcy idealnego w tym średniowiecznym mniemaniu. Jest lojalny, jest wierny przysiędze, nawet za cenę tronu i życia. Jest pokorny, przezorny i jest odważny. I jak wiemy, Tolkien właśnie przyjmował tą inną miarę, tą właśnie średniowieczną. Powiedzieliśmy byśmy dzisiaj, że anachroniczną, która właśnie ceniła, jak u Ludwika Świętego, odwagę, umiar, pokorę, wierność, dawę słowu, szczodrość, zwłaszcza wobec ubogich i słabszych. Ktoś powie, że to jest nieżyciowe. Pewnie tak, ale czy nie chcielibyśmy żyć w świecie, w którym władcy robią to, co słuszne i właściwe, a nie to, co politycznie popularne. W którym są tacy jak Finrod, a nie tacy jak chociażby książkowy Denethor. No i wreszcie na koniec, co z tego przyszło Finrodowi. On sam spodziewa się, jeżeli dobrze się wczytamy, że wiele czasu minie, zanim Noldorowie ujrzą mnie w swoim gronie. Ale my wiemy, że stało się inaczej. My wiemy, że tak zginął Finrod Felagund, syn Finarfina, najpiękniejszego, najbardziej ukochanego z dzieci Finwego. Nigdy już nie miał powrócić do Śródziemia. Powiada się jednak, że szybko został zwolniony z Kalmandosa i wrócił do Valinoru, gdzie zamieszkał z ukochaną. I pamiętajmy, jest tylko dwóch elfów w całej historii, którzy dostępują, tych, którzy są wygnańcami, dostępują przywileju szybkiego wypuszczenia z Thorwaldowsa. I obu łączy jedno. Obaj poświęcili życie za ważniejszą sprawę. To jest Finrod i to jest Glorfindel. Obaj giną w walce z potężniejszym wrogiem, w obronie kogoś innego. I to jest jakby ukoronowanie tego, co się dzieje, że tak powiem, z Finrodem i tego, że Tolkien uważa go za władcę idealnego. Ale właśnie idealnego w tej tradycji średniowiecznej, znaczy wywodzącej się ze średniowiecza, gdzie władca idealny ma być odważny, lojalny, pokorny, dotrzymywać przysiąg i przezorny. Nie musi być zawsze skuteczny. Pamiętajmy, Ludwik Święty został podczas krucjaty pokonany, pierwszej krucjaty, w której brał udział, drugi umarł, ale to już zostawmy. Ale to nie ujęło nic z jego autorytetu. No bo Bóg tak chciał. To już nie od króla zależało. Tak naprawdę to był tylko dowód, że być może czas skończyć się. To jest dokładnie to samo. Czy pamiętajmy, że w świecie Tolkiena pytanie, czy tylko nim, ideał się realizuje nie tylko w tej materialnej rzeczywistości, ale także w tej
rzeczywistości metafizycznej. Dopiero jak te dwie rzeczywistości połączymy, no to właśnie wychodzi nam ideał lub brak ideału. No i wracamy na jeszcze jedną rzecz, o której się czasami zapomina. Dlatego moim zdaniem niesłusznie zrobił Christopher, zmieniając pochodzenie Gilgalada. I my wiemy, że zmienił, bo on przyznał się do tego. Znaczy, ta linia panowania miała przejść na linię Finarfina, czyli poniekąd także Finroga, chociaż on sam dzieci nie miał. No właśnie dlatego od linii, która była najbardziej skażona, spaczona, moglibyśmy powiedzieć, może nie do końca słusznie, na tą, która była najwierniejsza. Czyli od linii Feanora na linię Finarfina. Dlatego co prawda mi się nie podoba, że Gilgalad jest synem Morodreta, to już jest inna sprawa, to jest moja. Ten natomiast jest to całkowicie uzasadnione. Finrod był dla Tolkiena władcą ideałów. Znaczy dla nas, to już każdy sam chce to powiedzieć. Dziękuję bardzo.